Ksiądz Zenon Tomasiak, obecnie proboszcz w Jodłowej, kustosz Sanktuarium Dzieciątka Jezus, z zamiłowania Taternik Jaskiniowy, który należy do Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Gromadzimy się przy jaskini Wiercicy już po raz 13, aby podczas mszy świętej upamiętnić tych wszystkich, którzy zginęli w jaskiniach i górach. To są znamienne wypominki, gdzie modlimy się za wszystkich, którzy byli naszymi przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, koleżankami, bądź też wiąże nas więź krwi, bo mamy swoich przyjaciół, znajomych, czasami rodzeństwo. Dzisiaj przed mszą świętą przygotowane jest misterium, gdzie będzie prezentacja świętego Jana Bożego. Przygotowana jest też figurka do poświęcenia. Przygotował ją klub Speleomyszków, a równocześnie misterium będzie połączone z modlitwą o uzdrowienie, dlatego że ten święty Jan Boży jest patronem od spraw trudnych, od osób chorych, innych, którzy chcą zawierzyć Panu Bogu przedstawieństwo świętych, swoje życie, swoje troski, swoje kłopoty. Święty Jan Boży, ojciec ubogich i chorych. W portugalskiej mieścinie zwanej Monte Maior el Nuevo o świcie 8 marca 1495 roku przyszedł na świat Jan Ciudad. Jan Boży, pomimo że nigdy nie studiował medycyny, w 1540 roku zdecydował się otworzyć szpital tylko dla mężczyzn, w którym przygotował 47 miejsc dla chorych. Sam opiekował się nimi, robił opatrunki i pocieszał. By zapewnić chorym utrzymanie, leki, bieliznę, bandaże, codziennie szedł do miasta żebrać. Szczególną troską otaczał chorych psychicznie. Jan Boży zabiegał także o los upadłych kobiet. Błagał je o zmianę grzesznego życia, zabezpieczając ich byt materialny. Pod koniec życia przyłączyło się do Jana Bożego kilku młodych mężczyzn, którzy też chcieli opiekować się chorymi. Tak narodził się zakon bonifratrów, zatwierdzony przez stolicę świętą w 1571 roku. Osłabiony rozlicznymi trudami i ciężką pracą, Jan odszedł do Pana w dniu swoich urodzin w 1550 roku. Papież Urban VIII w 1630 roku zaliczył go do grona błogosławionych, a 30 lat później papież Aleksander VIII kanonizował go. Leon XIII w 1886 roku ogłosił świętego Jana Bożego patronem szpitali i chorych. Bardzo cieszę się, że przed mszą świętą zgromadziła się grupka wiernych. Najczęściej są to stali uczestnicy tych mszy świętych, ale oni przywożą swoich znajomych, mówią innym. Idea mszy świętej jest propagowana, idea modlitwy, modlitwy za zmarłych. Dzisiejsze spotkanie przy 13 mszy świętej jest takie wyjątkowe, gdyż połączone jest z uroczystością wniebowstąpienia Pana Jezusa. Będziemy chcieli wpatrywać się w niebo, tam gdzie poszli nasi bliscy, bo wierzymy, że oni, wędrując po ziemi, wędrując po pięknym krajobrazie stworzonym przez Boga, czy to na powierzchni, czy to w podziemnych meandrach, przeszli do krainy wiecznego zbawienia. Jezus Chrystus mówi, że przygotował dla nas to, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Dlatego też zazdrościmy im przebywania z Jezusem Chrystusem, a równocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest to rzeczywistość, do której my dążymy.
chcemy Was pozdrowić z komory głównej jaskini Wiercicy. Zgromadziliśmy się tu 17 osób, dlatego ta msza święta po raz 13 w Wiercicy została rozpoczęta. Marcin Kuraś-Kret zginął 31 sierpnia 2012 roku podczas wspinaczki żlebem Dredża w Tatrach. Lidia Nepelska odeszła 18 września 2013 roku po ciężkiej chorobie z sercem zawsze w górach. Łukasz Naporowski zginął 26 kwietnia 2014 roku w jaskini wiernej na Jurze. Mariola Naporowska zmarła 8 lipca 2016 roku po ciężkiej chorobie. Wśród radości wstępuje do nieba. Bóg wstępuje wśród radosnego krzyku. Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Kiedy przybywamy na mszę świętą do jaskini Wiercicy, wtedy zawsze na początku są wypominki. Jak sami zauważyliście dzisiaj, dosyć długie. Kiedy myślimy o tych osobach, którzy odeszli, to mamy taką świadomość, że coś się skończyło. I dzisiaj musimy zadać sobie pytanie, czy wszystko się kończy, gdy ktoś odchodzi? Kiedy na początku tego naszego rozważania wspomniałem, że oni odeszli, to dzieło, które rozpoczęli, dalej trwa. Obejmijmy dzisiaj myślą tych naszych bliskich, którzy rozpoczęli drogi wspinaczkowe, eksplorację jaskiń, czy rozpoczęli jakąś wyprawę, albo wejście na szczyt, musieli odejść z różnych powodów. Jednak uświadamiamy sobie, że dzieło ich trwa. Misja rozpoczęta naszych przyjaciół, kolegów, koleżanek, których spotkaliśmy w klubie, na wyprawach, na uczelni, których znaliśmy się, z którymi znaliśmy się, z którymi przyjaźniliśmy się, byliśmy związani więzami krwi. Ta misja dalej trwa. I drodzy, to jest dzisiaj dla nas zadanie. W tym momencie chcę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pełnią opiekę nad tą jaskinią. Myślę o panu prezesie, speleo Myszków, o wszystkich z zarządu, wszystkich z nim związanych. Drodzy, nie potrafię was wymienić z imienia, nazwiska. Tym większa jest wasza zasługa i nagroda, ale przecież od kilku dni przygotowujecie się, pracujecie po to, aby to dzieło mogło być kontynuowane. Drodzy, dzisiaj w uroczystość niebowstąpienia Pana Jezusa musimy uświadomić sobie, że to zwyczajność prowadzi nas do nieba. Bez sensu byłoby przychodzić do tej jaskini, modlić się, gdybyśmy nie wierzyli, że pójdziemy do nieba. Kiedy zjeżdżałem w dół, powiedziałem, tutaj dzieje się historia. My w tej historii uczestniczymy. Drodzy, tak postępuje Duch Święty, że daje nam tyle, ile potrafimy unieść, ile potrafimy zabrać. Dlatego dzisiaj, w tą uroczystość wniebowstąpienia, prośmy o Ducha Świętego, aby przyszedł do nas, aby przemienił naszą zwyczajność. Duchu Święty, przyjdź.
Przyjdź, Duchu Święty. Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości. Niech miłość zagości w nas. Amen. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Dziękujemy Panu Bogu za to, że mogliśmy się spotkać, że dał nam dożyć w tej chwili, że jesteśmy. I dziękujemy za tych ludzi, którzy pomogli zorganizować tę mszę świętą. Obejmujemy wszystkich najmłodszych i najstarszych, tych, którzy mają wieloletni staż, jeżeli chodzi o taternictwo jaskiniowe i tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się w jaskini, we wnętrzu. Za to wszystko uwielbiajmy Pana Boga. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech pełen dom dzięki.